Witam wszystkich 23 marca, czwartek, na porannej aktualizacji rynku kryptowalut. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Zapraszam wszystkich również do połączenia na naszej grupy szkoleniowo-tradingowej. Kontakt bezpośredni do mnie przez Telegram, kryptowsparcie oraz mailowy, gdzie podam Wam wszystkie szczegóły, jak dołączyć i co w zamian dostajecie. Jeżeli dołączycie, pierwsze 2 tygodnie są bezpłatne. Możecie korzystać ze wszystkiego, co znajduje się na forum, szkoleń, wskaźników, sygnałów oraz z naszego forum, gdzie wymieniamy się swoimi poglądami na temat rynku. Także warto, chociaż na ten okres próbny, dołączyć, zobaczyć, jak to działa i jaką to ma wartość. Przechodzimy już sobie do rynku kryptowalut. Zaczynam od kalendarza inwestycyjnego. Dzisiaj zezwolenia na budowę, zdeklarowanie wstępni bezrobotni, sprzedaży do nowych nieruchomości. Są informacje ze Stanów Zjednoczonych około 13. One mogą mieć wpływ tutaj, zwłaszcza zdeklarowani wstępni bezrobotni. Mogą pojawić się jakieś zawahania na rynku ze względu na to, jeżeli rynek pracy będzie silny, no to wiadomo, że ta inflacja będzie rosła i można się spodziewać podwyższenia dalszego stóp procentowych. Przejdźmy do dominacji Bitcoina. Może jeszcze najpierw zajmie dominacja Bitcoina, to Fear and Greed Index spadł nam do 57, wczoraj było 62. Także potąpnięcie wczorajsze spowodowało wystudzenie troszeczkę rynku, natomiast ja spodziewam się jeszcze większego zejścia, także ta korekta spodziewam się, że będzie głębsza, chyba że wybijemy strefy, o których będziemy sobie za chwilę rozmawiać. Widzimy, że na wykresie dominacji Bitcoina mamy spadek, także alty trochę się umacniają. Teraz mamy retest tej strefy tutaj, 47,24. Ja spodziewam się dojścia do 45,99, 45, 44, 44, 81, że tutaj cena nam zawróci, przetestuje te poziomy, co da większą siłę altom przez jakiś czas, ze względu na to, że kapitał z Bitcoina będzie odchodził w stronę altów. Także tak to widzę na ten moment na dominacji Bitcoina. Przechodzimy sobie do XRP. XRP, mój target. Mieliśmy silne wybicie, korektę i target, który mam teraz na celowniku. No pierwszy opór jest 47,458, natomiast mój target, gdzie będę realizował część zysków z tej konsolidacji, to będzie 54,53. Mówię tylko i wyłącznie o tradingu, bo hodla trzymam długoterminowo. Także tutaj tradingowe pozycje będę tutaj domykał i brał zyski z tych pozycji. Natomiast długoterminowo, no to tutaj te okolice 62 długoterminowo, no następny target jest 62,61, tutaj kontakt z tą czerwoną linią i tutaj kolejne pozycje będę domykał. Jest to interwał jednodniowy, także tu może trochę potrwać ten ruch, dlatego dwa targety są, których realizacji oczekuję. Litecoin, widzimy też, że pojawiła się siła na Litecoinie, wczorajsze spadki na Bitcoinie. Litecoin idzie do góry, także widzimy, że ten kapitał odpływa z Bitcoina i przechodzi do altów, tak samo Ethereum i spadło niż Bitcoin. Natomiast tutaj mamy dojście do wybicia 83, tak jak sobie mówiliśmy, doszliśmy do kolejnego oporu i jego wybicie, no to już są te targety tutaj dalej z małym przystankiem na 90-12 może być. Przetestowanie tej strefy, jeżeli wybijemy 90-12, no to nawet pod 101-20 możemy dojść. Widzimy tutaj taką formację W z zasięgiem właśnie na 101-20, jak się przyjrzymy, pokrywa nam się to z ZZB i tutaj z tymi szczytami, także ten poziom już był jako opór testowany i może
możliwe, że tutaj zmierzamy w tej chwili. Znaczy, tak to wygląda na Litecoinie. Wybicie tego poziomu, no to jest dojście, możliwe dojście do 101 z przystankiem na 94,96. Ta strefa jest bardzo silna, także że tutaj może pojawić się jakaś reakcja i przetestowanie od góry tej strefy. Niemniej jednak zasięg tego wybicia jest tutaj na 101. Ethereum tworzy coś, jak mam na wzór głowy z ramionami. Możliwe podbicie tutaj linia ramion i wybicie to jest zejście niżej. Natomiast takie pierwszy opór to jest 1771, 1793. Tutaj te dwa poziomy, jeżeli je pokonamy, no myślę, że wtedy będziemy podążać w kierunku nowych szczytów. Natomiast na ten moment to jest czterogodzinówka. No pierwsze wsparcie 1722, wybicie tego poziomu, no to zejście dużo niżej, nawet tutaj w te okolice 1631. Natomiast jeszcze tutaj taką pośrednią linię możemy sobie dodać, która była wsparciem i oporem. Także tutaj jeszcze jeden poziom dołożymy po drodze 1682. To są moje wsparcia dla ceny, tu jest mój opór. Odbicie tutaj w tą stronę na zaliczenie tych targetów. Przechodzimy sobie do rynku Bitcoina. Zacznijmy od szerokiego interwału na D1. W dalszym ciągu tutaj utrzymujemy się poniżej tego kręgu. Powróciliśmy, także pierwszy opór, który tutaj z tego wykresu widzę, no to jest tutaj właśnie, gdzie się znajdujemy, 27 700, 27 800. Te poziomy tutaj, jeżeli pękną, no to jest duże prawdopodobieństwo dojścia do 37 178. Jest to wykres jednodniowy. Natomiast schodząc sobie niżej, uważam, że tutaj 27 700 jest bardzo silna zapora podażowa. Widzimy już pierwsze reakcje. Dopiero jej pokonanie to jest dojście do 28 18, gdzie mamy 0,61 całego tego spadku. Natomiast tutaj mamy zasięg korekty ABC oraz 0,5 FIBO i ZZB, jak widzimy. Także to jest bardzo mocny poziom i uważam, że stąd będziemy kontynuować do 27 389, 26 565 i 26 000. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj na tym wykresie. Tu mamy coś takiego jak formację flagi. Wybicie z klina zwyżkującego, gdzie targetem jest dolny poziom, gdzie ten klin zaczął się tworzyć. I on wypada tutaj w okolicach 24-237. Natomiast z zakresu wybicia tej formacji flagi mamy tutaj zasięg 25-344 i ta strefa to jest strefa popytowa, którą mamy wyznaczoną z FIBO po prostu oraz wierzchołki, które wcześniej były. Tutaj mieliśmy bardzo dużą ilość transakcji i ten poziom jest bardzo mocny. Natomiast najmocniejszym poziomem dla tej chwili jest 24-230, 24-451. Czy tu dotrzemy? Zobaczymy najpierw, jak cena zachowa się w tej strefie. Dla mnie ta strefa jest to miejsce zakupowe na pod dalsze longi. Kolejnym poziomem jest 26-312. Także ja tą akumulację rozpocznę, jeżeli tutaj zjedziemy do tych poziomów. Będę dokładał kolejne longi. Na ten moment ja oczekuję odbicia od tej strefy i zejścia w te rejony. Jeżeli wybijemy tą strefę, no to lecimy na nowe ATH, gdzie pierwszym miejscem, gdzie możemy się zatrzymać, to jest okolica 29200. Tam mamy silniejszy opór wynikający z różnych mierzeń. Także tutaj ta strefa do obserwacji, a potem już raczej góra, jeżeli ją wybijemy. Jeżeli nie, no to tutaj zejście w te rejony. To wszystko na dzisiaj. Życzę wszystkim miłego, udanego dnia. Jeszcze jedna uwaga. Tutaj wybicie z tego klina zwyżkującego raczej nie wygląda na fejkowe wybicie ze względu na wolumen, jaki nam się pojawił. Pierwsza świeca wybijająca na bardzo wysokim wolumenie i druga, która pociągnęła cenę w dół, też na bardzo wysokim wolumenie.
I tutaj to jest dla mnie kolejnym potwierdzeniem, że ten ruch tutaj jest tylko korektą do tego impulsu spadkowego. Jeżeli tak jest, no to te targety niższe są bardzo prawdopodobne do zrealizowania. Życzę miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro i udanych trade'ów dzisiaj wszystkim życzę. Pamiętajcie o zabezpieczeniu pozycji. Pamiętajcie również, że nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek i zapraszam wszystkich na naszą grupę, gdzie znajdziecie więcej analiz.